Glottodydaktyka jest dla mnie bardzo ważnym elementem porozumienia kulturowego, ponieważ bez komunikacji nie możemy się zrozumieć i żeby w ogóle współistnieć z innymi kulturami, z innymi religiami. Jednak ta nauka języka jest jednym z ważniejszych elementów. Rozwija osobę uczącą się, natomiast w takiej perspektywie dalszej no w sposób absolutnie nieprawdopodobny poszerza horyzonty. Więc to jest absolutna podstawa wszelkiej tolerancji, empatii i współistnienia ze sobą ludzi odmiennych historii, odmiennych geografii, odmiennych obyczajów. Mieszkam w innym kraju, ale czuję się wartościową osobą, która ma coś do zaoferowania ludziom w tym kraju. Także są na przykład w Korei osoby, które Polacy, którzy tam pojechali i właśnie uczą polskiego jako obcego i mają ogromne powodzenie i ogromnie dużo osób chce się uczyć, bo akurat dobra, Korea jest takim krajem, gdzie każdy będzie chciał się uczyć, jeżeli coś nowego mu proponujemy, coś, co jest niespotykane, co jest rzadkie. Tak samo w Polsce są różni pasjonaci, którzy będą chcieli dowiedzieć się czegoś o innych krajach i będą chcieli się uczyć języków. Wiele osób jest takich, które na pewno będą tym zainteresowane. I myślę, że ważne jest to, żeby pamiętać, że interakcja między lektorem a uczniem jest zawsze dwustronna. Więc z jednej strony jest to forma pracy, jest to forma jakiegoś pomysłu na siebie, ale jest to również forma właśnie wchodzenia w to życie tutaj, poznawania chociażby Polaków, czyli to jest w jakimś tam dalszym planie kwestia wychodzenia, w cudzysłowie powiem, z takiego getta swojej kultury. Ja właśnie bardzo bym chciała i życzę tego tym wszystkim dziewczynom, żeby miały okazję sprawdzić i spróbować po prostu uczyć tego swojego języka, bo też to im mówiłam już pod koniec zajęć, to jest bardzo ciekawa praca, bardzo dużo satysfakcji dająca, gdzie rezultaty są tak szybko widoczne, jeśli się przygotuje dobrze lekcje i zrobi się dobry plan kursu, nawet jeśli uczeń, którego mamy, nie ma zbyt dużo czasu na naukę, czy nawet jeśli nie jest najzdolniejszą na świecie osobą, tak? Jeśli jest człowiek dobrze przygotowany i wie, o czym mówi, i idzie na lekcje z materiałami atrakcyjnymi, dobrze przygotowanymi i które mają rozwijać wszystkie kompetencje językowe, to po prostu ta praca może dawać dużo radości. A to dobre, to jest fajne.